Dzień dobry, witam Was ja i witam Was to przepiękne słoneczko. Troszeczkę wiaterku jest, jest taki chłodny ten wiaterek, bo jak widać tujami rusza. Ale tak ogólnie jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie i takie poranki uwielbiam, kochani. Zapowiada się przepiękny piątek, może jednak święta wielkanocne będą właśnie z taką pogodą i z takim słoneczkiem nam towarzyszyć cały czas. No i teraz powiem, że nie narzekam, że mnie słońce razi. Dzień dobry, cześć. Nick Kubeczyk jest. Przywitałem się oczywiście z Wami w szorcie. Teraz się schowam trochę. O, nie będę przepalony. Stuk puk kubeczkami dzisiaj. Inny kubeczek. Jak wiecie, mam na tym punkcie fioła. I jest fajnie, jest fajnie. Szorcikami się również fajnie nagrywało. Jak tylko wyszedłem na balkon, zobaczyłem, co jest grane, to od razu Micha się cieszy. Kochani, fajnego piąteczka. Chcieliśmy Wam z Danusią, ale to pewno jeszcze razem to powiemy, podziękować za to, że byliście z nami przez calutki tydzień, że było bardzo miło, bardzo serdecznie, bo właściwie po to się tu spotykamy, że my wyznajemy zasadę taką, że tutaj ma być fajnie, miło, wesoło. I żeby były fajne, miłe komentarze, takie jak piszecie do nas, bo one dają nam bardzo, ale to bardzo dużo energii i chęci do dalszego nagrywania. Witamy oczywiście nowych widzów, bo nowych widzów też przybyło, więc witamy serdecznie. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Ja teraz zapraszam na kaweczkę. Jest pysznie, jest fajnie. Plany na dzisiaj takie jak co dzień, czyli w koło Macieju, nie? Kawka na balkonie, śniadanko, później do pracy, później do domu, trochę pracy w domu, trochę pewno będzie pracy gdzieś tam w ogrodzie, coś porobimy, bo trzeba, żeby było ładnie. No i później będziemy nagrywać oczywiście calusieńki, dzionek, coś tam będziemy zbierać materiał dla Was, bo lubicie nas oglądać, to się też również bardzo cieszymy. Kurczę, jak pięknie to słoneczko świeci. Ojejku, jak ja to lubię, mówię Wam. Czasami aż mi mowę odbiera. Lubię patrzeć na takie słoneczko i lubię, jak się słońce od budynków tak z samego rana odbija, bo to pięknie wygląda. Szkoda, że do tego lasu nie mam bliżej niż bym chciał, bo ja bym sobie z samego rana poszedł do takiego lasu. Wziąłbym sobie tam kawkę i wypił kaweczkę, no ale to jest jednak kawałek, a tak z samego rana iść, to te moje nogi, nie wiem, czy by mnie tam zaniosły. Kochani, jeszcze raz dobrego, fajnego piąteczka Wam życzę. No i tak jak mówiłem na szorcie, takiego, wiecie, radosnego przygotowywania się do świąt wielkanocnych, żeby w każdym domu, bez wyjątku, w każdym domu był ten czas przedświąteczny taki fajny. Nie, wiecie, nie, że trzeba znowu robić, trzeba być złym, bo jest dużo roboty, dużo sprzątania. Róbcie sobie powolutku, tak sobie organizujcie czas, żeby Wam było jak najbardziej przyjemnie, żeby to nie było, że Wy się do czegoś zmuszacie. Bo wiecie, wtedy ta magia świąt, czy bożonarodzeniowych, czy wielkanocnych, to po prostu pęka jak bańka mydlana i to nie ma po prostu dalszego sensu, żeby się do czegokolwiek zmuszać. Po prostu na luzie, powolutku sobie róbcie, tak jak my. My znamy się cały czas i się śmiejemy, i żartujemy, i jest fajnie. Dziewczyny się włączają tak samo do tych wszystkich pogawętek, żartów. Tego Wam życzymy, żeby w Waszych domach właśnie tak właśnie było. Bo to naprawdę później poprawia samą atmosferę tych świąt, tego oczekiwania, aż w końcu przyjdzie niedziela, gdzie się usiądzie z rodzinami, tak jak my planujemy, że tak właśnie będzie i na 110% jestem pewien, że tak będzie, bo te schadzki rodzinne i te pogawędki długie, bo to kilka godzin siedzimy przy stole, jemy, rozmawiamy, śmiejemy się, to jest pożądane, uważam, dla każdego człowieka, także tego Wam szczerze życzymy. Na życzonka też jeszcze przyjdzie czas, ja Wam tylko po prostu tak delikatnie, bardzo delikatnie podpowiadam, jak ja to widzę, to przygotowanie do świąt i jak ja bym chciał, żeby u Was w domach też tak było. Dobra, mnie czas już goni, bo jest godzina 7 w tej chwili, jak to nagrywam, więc szybko śniadanko i no niestety i sprawy służbowe. Trzeba lecieć.
Niestety, nie urodziliśmy się milionerami. Musimy zasuwać. Do zobaczenia, do później, cześć. Ale pięknie razi słoneczko. Hej, hej, dzień dobry, witamy. Witamy serdecznie. Piąteczek. Piąteczek, piątunia, poczekaj, przyciszę trochę TV. A, no tak, bo będą prawa autorskie. Nie przeszkadzało. No i jesteśmy z Wami troszeczkę teraz w przerwie takiej między sprzątaniem. Co robimy w tej chwili? Odpoczywamy, lenimy się. W tej chwili to nagrywamy i się lenimy, no bo mamy chwilowy spadek energii. No, ale jak jest dużo różnego rodzaju zajęć, to tak jest po prostu. No. Dzisiaj mamy rosół na obiad. Tak. Także tak, dzisiaj bez mięsa raczej. No i co? I pościmy. Pościmy, tak jest, dzisiaj pościmy. No tam wiecie, jeden dzień w roku to tam można. Jeden dzień w roku. No powinno się chyba więcej dni w roku, ale to już... Ale dziś pościmy. Indywidualna. No. Chociaż ja muszę się przyznać, dzisiaj się chciałem wziąć za parówy. No, ale wziąłeś się za serek. Wziąłem się za serek, jestem grzeczny chłopak. No i dobrze, no i bardzo dobrze. Pogoda piękna jest. Bardzo piękna dzisiaj pogoda, no faktycznie i chyba w ogóle święta się zapowiadają bardzo pogodne, ładne, słoneczne przede wszystkim, także no dawno chyba takich świąt ładnych pogodowo nie było, bo przeważnie zimno, wietrznie i nawet tam kiedyś się śnieg zdarzył też w Wielkanoc, także. Tak, kiedyś się tak zdarzył. A znowu na odwrót było w Boże Narodzenie, przecież było 10 stopni, ciepło, pamiętasz? Padał deszcz i w ogóle było nieciekawie. No tak to wszystko się zmienia teraz, że szok. No, ale na dzień dzisiejszy jesteśmy zadowoleni, przynajmniej z pogody. Z siebie też jesteśmy zadowoleni, bo od rana coś robimy. Powolutku, ale robimy. A w ogóle wam pokażę. Dzisiaj mamy taki, no, mniejszy, wiecie, zapał. Mniejszy zapał, ale jednak jest. Pokażę wam moje żonkile, jakie są piękne. Zobaczcie. Ładnie się tutaj prezentują. O, a tutaj sobie Joszka. Joszka sobie leży. No a w ogóle teraz właśnie rozmawiamy o tym, że w tym roku w Prima Aprilis przypada drugie święto, lany poniedziałek jednocześnie, więc będzie grubo. A właśnie widzisz, podsunąłeś mi temat na vloga, bo właśnie chciałem coś a propos tych świąt i tradycji. Wszystkie mi się podobają nasze święta polskie, bo są takie bardzo rodzinne i takie po prostu nasze. Ale wiecie, pamiętacie takie czasy na początku lat 90., że to nie miało nic wspólnego z tradycją i lali wiadrami. Tak. Dziewczyny się bały wyjść na ulicę, bo to przecież lali prosto w twarz. Ja pamiętam w Krakowie to tak stali przy stankach gdzieś i autobus podjeżdżał czy tramwaj, a oni zza przystanku wylatywali i chluz wiadrem. No było tak, u nas też tak było. Ojejku, strasznie tego nie lubiłem i nie lubię i nie będę lubiał. Nigdy mi się to nie podobało. Tam między kolegami to żeśmy się oczywiście tam polali wodą i jak szła jakaś dziewczyna, no to śmingus dingus i z takich jajek się, ja przynajmniej, polewałem tam trochę i już, ale... No to jest jeszcze okej, no nie? Ale najgorzej zawsze było to, że tam kogoś oblali wiadrem wody, no to jeszcze powiedzmy, że dobra. No to nie jest może miłe, ale okej. Najgorzej jak ludzie, jak dzieciaki przede wszystkim, gdzieś tam z balkonu spuszczali w balonikach napełnionych wodą. To było wręcz niebezpieczne, no bo to taki balon wypełniony tak wodą tak. mógł krzywdę zrobić po prostu. Oczywiście. Nie? Więc to było dla mnie takie najbardziej właśnie nie w porządku. W dużej wysokości naprawdę to było niebezpieczne. No. Tak, a tak poza tym, no to tak, u nas faktycznie też tak było, że raczej się w poniedziałek lany nie wychodziło z domu, bo można było oberwać tam wodą porządnie, przeważnie od chłopaków, ale tak poza tym w domu na przykład, jak przyjeżdżali goście, załóżmy było takie jakieś spotkanie rodzinne, to przyjeżdżał, załóżmy, dziadek z babcią i... O, jeszcze wujkowie przyjeżdżali też. To jest to. I wtedy mieli gałązki te bazie, to tymi chlubkami po nogach tam, wiecie, bili. I jeszcze mieli perfumy. I tymi perfumami właśnie się psikało, nie? Chciałem to powiedzieć. No, to u was tak podobnie było, tak? No, to znaczy nie. Ja nie wiem, jak było, tylko mnie dziadek opowiadał, jak żył. Aha. Że mówi, takiego chamstwa to nie było. Mówi, że za jego czasów właśnie jak miałeś tam jakiś młody chłopak miał dziewczynę jakąś na oku, no to na przykład ją gdzieś tam zapraszał i zanim ją zaprosił, no to tam się spotkali i on dobrymi, dziadek mówi, dobrymi perfumami.
zrobiły tak psztyk, psztyk, śmigus, digus i to wszystko. I zapraszał gdzieś na jakieś kremy. Aha, a u nas to było tak, że właśnie wujkowie przyjeżdżali, tam dziadkowie i perfumy jakieś tam być może Paryż. No. I takimi perfumami psiukali. No. I oprócz tego tymi chlupkami po nogach. Tam. Ale to było bardzo fajne, nie? No to było a nie normalne, wiadrem. No. Ja się cieszę, że już teraz tak nie ma. Bo teraz normalnie kobiety wychodzą i młode dziewczyny wychodzą, nikt się nie boi, że dostanie z wiadra, bo to jest nawet chyba już wykroczenie, tak jak te głupie petardy, które gdzieś tam ktoś wrzucał do klatek. To w ogóle no, już masakra. Tego nigdy też nie popierałem. Mhm. W ogóle, no. Bo psy cierpią. No a co do wypalania traw, to kochani, nie wiem jak wy uważacie, ale w takich porach właśnie kwiecień, początek maja, nie wypalamy traw i nie powielamy tej starej głupoty, powiem to od razu, bo to niszczy taki ekosystem, czyli niszczy te wszystkie żyjątka, które są w tej starej trawie. A zawsze się mówiło, wypalamy trawy na łąkach, dlatego, żeby wyrośnie piękna zielona. No, ona tak, bez tego niektórzy wyrośnie. Niektórzy tak właśnie myśleli. No. I to było też okropne. Ja pamiętam, że tutaj niedaleko domu mieliśmy łąkę. No, to jeszcze takie, jak byłam malutka. Przecież to pożary później. Byłam mała i była łąka tutaj niedaleko domu. I na tej łące pasły się krowy. Zawsze taki pan je przyprowadzał. Tutaj pamiętam i cały dzień te krówki sobie były na tej łące. Bawiłam się tam często z moją taką najlepszą przyjaciółką. Nieraz się wpadło w krowi placek. O, ja też wpadłem. Tam była taka górka, wiecie? Kiedyś się bawiłam z tą moją koleżanką i ona w pewnym momencie się jakoś przewróciła, się potknęła i sturlała się prosto z tej górki w krowi placek. Jejku. A to jest sporych rozmiarów placek. Tak, a jeszcze ona była taka drobna dziewczynka, no to już w ogóle cała była unurzana. No ale i takie przygody mieliśmy w dzieciństwie. No na tej łące też się różne pikniki robiło zawsze, tam jak kuzyn przychodził z kuzynką, to szliśmy na łąkę, właśnie braliśmy koc, siadaliśmy sobie na tym kocu, mieliśmy jakieś tam przekąski drobne, a to jakieś tam się niby obiady robiło, wiecie, z jakichś tam uzbieranych listków, czy straw, czy jakiś się brało pojemnik, garnek stary i się wymyślało różne tam zabawy, trochę wody, to były naprawdę fajne czasy, no. Może i teraz takie wrócą. Ale jeszcze chciałam odnośnie tego wypalania traw właśnie, że mieliśmy takiego sąsiada, który uważał, że właśnie wiosną to trzeba trawy wypalać i kiedyś podpalił tą łąkę. A jakie to niebezpieczne, bo to przecież tutaj pełno zabudowań, takich wiecie, domów i tak dalej. No to w każdej chwili ten ogień mógł zająć też po prostu domostwo, więc no to i było... tam się. A po drugie to wyjaławia glebę tak. I wszystkie, które te malutkie żyjątki, koniki polne i ślimaki, i żabki, to wszystko ginie po prostu w tym. Przyznaję się, ja tego powiedziałem na początku, że nie popieram i nigdy tego nie będę popierał, ale zdarzyło mi się, że kiedyś uległem tego, ale to było podyktowane moją niewiedzą. I raz żeśmy z kolegą takim Łukaszem właśnie podpalili, wiecie, była taka łąka, pod koniec tej łąki były bazie. I one były mocno wyschnięte, a że był koniec kwietnia, było ciepło, bo dawniej te 30 lat temu, to w maju to było tak cieplutko, że... No, tak. I myśmy to, wiecie, podpalili zapałkami, to był taki ogromny ogień i tak zaczęło strzelać, wiecie, te bazie i to wszystko tak zaczęło mocno strzelać, że huk był niesamowity, wzięliśmy po prostu patyki i patykami żeśmy tak gasili ten ogień, bośmy się bali. No i później dopiero usłyszałem, że właśnie nie wolno tego robić, bo to jest bardzo szkodliwe dla przyrody. Także nie ulegajmy takim stereotypom, nie powielajmy cudzych błędów, bo to, że trawa wyrośnie zielona i wszystko się odrodzi, to my nie, przyroda w ogóle nie potrzebuje naszej ingerencji. Tak jak w lasach czy gdzieś, ona nie potrzebuje. Nie było nas, był las, nas nie będzie, też będzie las. Jak to się mówi takim przysłowiem. Także nie wypalamy traw. Bo to właśnie, tak mówi Danusia, też powoduje... No nie wypalamy, ale to głównie jest, myślę, tutaj przekaz do takich osób, które... No młodych osób, bardzo młodych osób, ale dorosłych też, bo niektórzy dorośli... Nieświadomych bardziej, bo my raczej tutaj widownię mamy bardzo mądrą, inteligentną, także tak. Oni o tym wiedzą doskonale. No. Ale faktycznie są osoby, które są takie jeszcze, no nie wiem, nieświadome. Żeby po prostu tego nie robić, bo szkodzimy całemu ekosystemowi, takim zabawom. Tak jest. No.
a my czekamy na jeszcze cieplejszą pogodę. Jak się pogoda ustabilizuje, no to sezon balkonowy, nie? Tak. Wszystko... Ale mi już taka pogoda odpowiada. Już ta temperatura jest fajna. Dla mnie to już wystarczy. Może więcej tam nie rosnąć. Nie, bo wiecie, ja się bardzo źle czuję, jak jest gorąco. Nie mogę wtedy normalnie funkcjonować. Wolę, jak jest chłodno, nawet tak jak wiecie, poniżej 20 stopni, niż jak miałoby być za ciepło. Nawet wolę zimę, jeżeli chodzi o temperatury. Wolę się tam w kocyku ogrzać, otulić się kocykiem, bluzą, ciepłymi spodniami, kapciami fajnymi, grubymi, niż tak się męczyć w upałach. No to już wiecie, bo już też powtarzaliśmy latem wam nieraz o tym. Ja mam to samo, dokładnie. To samo. Tak mnie osłabia upał, że normalnie szok. Mhm. Dlatego zawsze podziwiam tych panów, którzy leją asfalt w taki upał. Bo podobno najlepiej się leje asfalt. Ale w ogóle podziwiam osoby, które muszą gdzieś tam na dworzu fizycznie pracować. Jest okropne. No. To jest nawet niebezpieczne. No. No, tak. Prawdziwi, to są dla mnie prawdziwi twardziele. Tak. Nie tam gdzieś na jakichś sterydach, tylko ten, który właśnie leje asfalt, jak jest upał, żar z nieba. To szacun. Teraz w biurach, powiedzmy, to mamy o tyle... Że klimat, przeważnie wszędzie jest klima. Tak, o tyle wygodnie, że są klimy. Teraz to już praktycznie większość jakichś tam biurowców i sklepów posiada klimę. Prawda, się zdarzają takie, które nie mają. Wiem, że niektóre są takie w wieżach, ale to rzadko kiedy. To mają wiatraczki. Tak. To jakieś tam mniejsze, powiedzmy, sklepiki, nie? Może. A tak to jest wszędzie klima. Tak. Coś chciałam jeszcze powiedzieć, ale mi uciekło. Uciekło ci z głowy. No ja też tak czasami mam. No. Bierzemy się zaraz dalej za pracę. Zjemy sobie obiad pewnie teraz, nie? Najpierw zjemy, a dopiero później. Zjemy. No. Tak, później dokończymy sprzątanie, no i... W koło Macieju. I potem jeszcze oczywiście tam troszkę do pracy, bo no dzisiaj taki dzionek też tam, można powiedzieć, bardziej... pracujący, więcej obowiązków, ale wszystko ogarniamy na bieżąco i nie ma problemu. Nie ma problemu. Nagrywanie też na bieżąco. Też na bieżąco. Także my za bardzo tak będziemy, chciałem jeszcze powiedzieć o potrawach, kochani, że my tak nie będziemy za bardzo szaleć. Tam pewno będziemy pokazywać, co tam robimy, co pieczemy, co smażymy, ale nie będziemy szaleć, no bo my idziemy do rodziców, nie? Na dół. To jest wszędzie... Tak, to już mówiliśmy będzie, o tym, że idziemy do rodziców i każdy tam coś przygotuje od siebie, no. No tak, my znowu nie szalejemy za bardzo. Bardziej się teraz będziemy skupiać na pracy domowej i sprzątaniu do samego końca. Ja akurat będę, bo wiecie, że za mnie kucharka to żadna kucharka. Ja bardziej się tutaj skupię na potrawach dla dzieci. Czyli u nas są dzieci kotletożerne, więc oczywiście będzie parę kotletów smażone z kurczaka. I oprócz tego robimy zapiekankę taką... z takim sosem pomidorowym. Mówiłam wam o tym. Pomidorowo-czosnkowo-śmietanowym. No, to jest także pyszne. To jest tak, od niedawna robimy taką zapiekankę. Tutaj nam kiedyś Kinia podpowiedziała i... Tak, to jest projekt autorski Kingi. Tak. To jest bardzo pyszne. Jak zrobimy to jakieś zdjęcie. O, właśnie dla odmiany. Możemy wam zrobić zdjęcie i pod koniec vloga możemy wkleić zdjęcie, jak to wygląda. Ale... wydłużyć go w czasie i każdy sobie popatrzy. Ale zdjęcie co, zapiekanki? No. No ale to dzisiaj nie robimy zapiekanki. No dziś nie, ale tak jak, mówię. Jak nie zapomnimy, no bo to wiesz jak to jest. No nie? Wiem, jak się sklerą. Tak, czymś się zajmiemy, potem zapomnimy. No. Nie będziemy obiecywać. Tak jak ja mam z workami. Zawsze nie mogę przynieść tych worków, zawsze zapominam. No bo to tak jest, ja też tak mam. To chyba większość ludzi ma. Jest taka jakąś taką chwilową sklerozę. No. To my się jeszcze będziemy widzieć, nie? Będziemy się jeszcze widzieć. No pewnie to tak. Się nie żegnamy z wami. Jeszcze nie. To później, kochani. No, pa. Patrzcie, co tu się dzieje. Op. Złapaliśmy się na gorącym uczynku. Tak. To świąteczne jajeczko. No właśnie świąteczne. Roszen. Coś czuję, że tych jajeczek do świąt to już nie wystarczy. Nic to się wytnie. Ej, ale faktycznie, nie? One są pyszne. One są pyszne. Ja lubię je jeść. No, nie tylko ty. Ale muszę się hamować, kochani. No. No musimy, niestety. Także nas czeka teraz miłe popołudnie, bo u nas jest tak, jak powiedziałem, na balkonie. U nas jest po prostu bardzo miło od samego rana. Śmiejemy się, nie mówimy, że jest dużo roboty, tylko działamy. Wspólnie działamy. I to jest najpiękniejsze. I trochę pracy nam ubywa.
Także i wam tego po prostu życzymy. Ten taki tak, jeszcze witaminkę D trzeba wziąć. A, jeszcze weźmy witaminkę. Sobie, zróbmy to teraz, Tomeczku. Zróbmy to na wizji. Jak my to zawsze gadamy. Tak, i dajemy proszę taki bardzo, tytuł. Dla ciebie, dla mnie i zaraz dziewczyny też sobie jeszcze wezmą. Ostra kamereczka. O. Witaminka D. D jak? Danusia. Danusia. Żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa. Zrobi nam się serduszko? No nie wiem, tak ciężko. Nie, ciężko. No. I można połknąć, pogryźć. Tak, może właśnie o tyle jest dobra, że można ją pogryźć. Są takie kuleczki. Ja właśnie to lubię trzeba się takie. Wspierać tak, takimi. Bo nie zawsze mamy takie produkty, które by to zawierały. No akurat witamina D, akurat tutaj słońce robi robotę, ale u nas no. Że tego słońca jest tyle, że to też dzisiaj na prawie wcale... było dużo. No to rano. Wiesz, ale, to, ale co, rano. To jest, to tylko tam raz masz na kilka dni trochę słoneczka, a tak to przeważnie także, chmury. O też... właśnie, i wysyłamy wam, kochani, dużo słoneczka, żebyście mieli dobre humorki. No i żebyśmy się trzymali tutaj wszyscy w jak największym gronie, bo witamy też nowych widzów i dziękujemy, że jesteście, że poświęcacie nam czas na nasze zwykłe gadu-gadu takie, bo my nie wymyślamy, nasz kanał jest po prostu najzwyklejszy na świecie. Sprzedajemy naszą codzienność w jakimś stopniu, że tak, wam się wiadomo, podoba, to będziemy nagrywać dalej. Wiadomo, że nie pokazujemy wam w 100% całego naszego dnia, całego naszego życia, bo tak się nie da. Ale jesteśmy jak zwykle bardzo, bardzo wdzięczni za to, że przychodzicie, za to, że jesteście z nami, że nas odwiedzacie, że przemiło do nas piszecie. Niektórzy z was piszą do nas też prywatnie i no po prostu nas wzruszacie tą, no, tym swoim... Za te prywatne to też dziękujemy, zawsze tak, odpowiadamy. Za to, że właśnie tak nam cudownie piszecie. Bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni i dziękujemy i bądźcie z nami zawsze. Wielkie, a my z wami. Wielkie serducho od nas. Damy radę teraz? O, damy radę. Yes. O, jakie ładne serducho. To dla was, kochani. Dziękujemy dla bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do jutra. Do jutra. Widzimy się jutro. Buziaczki, pa, pa.